Słuchasz Fashion Express, podcastu od eobuwie.pl. Cześć, z tej strony Szczepan Radzki. Zabieram Cię dzisiaj w podróż Fashion Expressem na trasie Wrocław-Przemyśl z krótkim przystankiem w Krakowie, gdzie rozpoczęła się przygoda osób, o których pisały największe media w Polsce, ale i bardzo duże lifestyle'owe media za granicą, takie jak High Snobiety. Rozmawiam z Gabrielem Gwiazdoniem, połową ekipy Obuwnik, który opowie m.in. o tym, co fajnego można zrobić z butami, jak je spersonalizować, jak o nie dbać, ale też przede wszystkim o tym, czego z nimi nie robić. Gabriel powie nam także o tym, co dało mu prowadzenie działalności i czego nauczyło prowadzenie działalności w bardzo, bardzo młodym wieku. Zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka. Cześć, czytam za Podlaski, chyba Przemyski dokładnie, lokalny portal, który nazywa się Business is Style, który pisał o was. Gabriel Gwiazdoń z Przemyśla już jako dziecko pasjonował się ligą NBA, podpatrywał światowej sławy koszykarzy i stroje sportowe i obuwie. Od dziecka trenuje koszykówkę, a że buty w tym sporcie są niezwykle ważne, od zawsze marzy, żeby mieć jakiś wyjątkowy model obuwia sportowego, tak jak gwiazdy NBA. I tu jest teraz też cytat. Dostawałem kieszonkowe, ale nigdy ono nie wystarczało na zakup wymarzonych butów, które kosztowały wtedy około 400-500 zł. Śmieje się Przemyślanie. Były one dla mnie nieosiągalne. No jestem tu dzisiaj z połową ekipy Obuwnik. Niestety z tą, przepraszam, Gabryś, brzydszą połówką, bo twoja małżonka Aleksandra jest zajęta innymi sprawami zawodowymi. Powiedz mi, Gabryś, kim jest Obuwnik? No i ile wymarzonych par butów zebrałeś? No to na wstępie, Szczepan, dzięki Ci bardzo za zaproszenie i dzień dobry Tobie, dzień dobry wszystkim słuchaczom. No i tak, Obuwnik tworzą dwie osoby, ja i moja żona Ola, i w założeniu to miało być nasze wakacyjne hobby, wakacyjne, nawet nie działalność, to miało być takie nasze wakacyjne zajęcie pomiędzy bodaj pierwszym a drugim rokiem studiów, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w Krakowie, żeby po prostu sobie dorobić. Po czym no, okazało się kilka miesięcy później, że stało się to naszą działalnością. I od 2015 roku jesteśmy, działamy. Okej, okay, a ile tych wymarzonych par zebrałeś, bo o to jeszcze pytałem? I odpowiedź brzmi tak, jak ile pompek potrafi zrobić Chuck Norris? Wszystkie. Wszystkie. Powiem tak, myślę, że wszystkich mi się nie udało, bo kiedy doszedłem do tego momentu, że par było bodaj 150, to po prostu przestałem liczyć i wtedy też trochę bardziej przestało mnie, inaczej, trochę mniej mnie to bawiło niż na samym początku. I jakieś te zakupy stały się takie, nie wiem, jednakowe, monotonne. I od tamtej pory zacząłem wyprzedawać kolekcję. Obecnie zostałem tak naprawdę z kilkunastoma parami w porównaniu do tego, co było na początku. Ale myślę, że mogę powiedzieć, że te najważniejsze dla siebie pary, te, do których się rozpływałem przed ekranem starego telewizora u rodziców w mieszkaniu, to tak, zdecydowanie udało mi się je zdobyć. To powiedz proszę, ta jedna najważniejsza para w twoim życiu oprócz Oli to kto? To para opony przedniej i tylnej w moim Harley'u. A tak serio, to były zawsze jedenastki Space Jamy. Jordany jedenastki Space Jamy, one mi się śniły po nocach i pamiętam, że kiedy w końcu udało mi się je dorwać z amerykańskiego eBaya, w ogóle dostałem koszmarną reprymendę od mojego taty, bo byłem nastolatkiem, mieszkałem z rodzicami, zacząłem sobie ogarniać eBaya na własną rękę i przyszedł list z urzędu celnego, że jest cło do zapłacenia. O Jezus Maria, ta para mnie bolała i to tak fizycznie niestety na plecach, ale miło wspominam. Okej, okay, przejdźmy do Obuwnika. Personalizujecie, naprawiacie obuwie. Pominę niektóre elementy, które ludzie sobie mogą wyczytać w internecie, jeżeli chodzi o waszą działalność w Krakowie, ale na czym generalnie to polega? Czy wy jesteście, kto jest waszym klientem i czy wy jesteście takim trochę nowoczesnym szewcem? Z tym nowoczesnym szewcem to i tak i nie, przez wzgląd na to, że kompletnie nie znamy się na takich typowo szewskich rzeczach, typu zrobienie zapiętek, przyszywanie skór, nie mamy maszyn szewskich w ogóle, ale z drugiej strony na pielęgnacji skóry no znamy się lepiej pewnie niż nie jeden szewc, jesteśmy lepiej wyszkoleni. Kto jest naszym klientem? Najczęściej były to osoby młode, ale przyznam Ci, że na przestrzeni ostatnich lat to był tak naprawdę każdy. Przychodziły do nas niejednokrotnie panie z jakimiś drogimi kozakami do wypielęgnowania skóry za pewnie setki czy tysiące złotych, marek, których w ogóle nie widziałem nigdy na oczy. I były też dzieci, które dostały kieszonkowe na Dzień Dziecka i miały 12 lat i chciały gwiazdeczkę na swoich trampkach. Co robimy? No myślę, że przede wszystkim w ostatnim czasie jest, no tylko, jest to personalizacja. Na samym początku rzeczywiście było sporo renowacji, bardzo długo zajmowaliśmy się właśnie no, takim szeroko pojętym naprawianiem tych butów, jakkolwiek by to zwać, natomiast no, w ostatnim czasie są to wyłącznie personalizacje i to jest taka czysta kartka. To jest tak, jak kupujesz białą parę Air Force'ów jedynek, no i one są po prostu białe i w nich chodzisz, no ale któregoś dnia się budzisz i stwierdzisz, że
nie wiem, chciałbym na przykład suszę w kolorze turkusowym, no i dzwonisz do mnie, mówisz, siemasz Gabriel, słuchaj, chcę suszę w kolorze turkusowym, no i masz, tak to działa. Ja tak wspomnę, delikatnie suszę to znaczek Nike'a dla tych, którzy... Tak jest, przepraszam. Którzy nie wiedzą. No to dalej, pracujecie we dwójkę z twoją małżonką, tak jak wspomnieliśmy, której niestety z nami tutaj dzisiaj nie ma. Jak dzieliliście się pracą? To w ogóle tak wspólnie wymyśliliście to, żeby personalizować i robić renowację obuwia? Było to hobby, które stało się pracą, ale przede wszystkim ten element, interesuje mnie teraz ten element, jak się dzieliliście robotą? Powiem tak, Ola jest zdecydowanie bardziej utalentowaną osobą ode mnie i tak manualnie i ma więcej cierpliwości do szczegółów, więc te najcięższe prace po prostu lądowały w jej rękach. Ja się kompletnie tam nie wtrącałem, znałem swoje limity, wiedziałem, gdzie jest moje miejsce w pracowni. No i w ten sposób się dzieliliśmy. Jak były jakieś takie naprawdę rzeczy wymagające precyzji, spokoju, pewnej ręki, to Ola była po prostu pierwszą osobą, która się po to zgłaszała, ale mi też na przestrzeni lat ta ręka się wyrobiła, więc powiedzmy w ostatnim czasie myślę, że jest porówno, chociaż i tak dalej uważam, że Ola jest zdecydowanie tą lepszą częścią naszej działalności. No ja to wiem akurat, że Ola jest lepszą częścią. Czyli wszystko się zgadza. Przepraszam, muszę trochę prywatnie tutaj włożyć i humoru w tą rozmowę. Okej, a powiedz mi, kiedy to się stało w ogóle pracą? No bo na pewno nie obudziliście się któregoś ranka i powiedzieliście sobie, wiesz co, zakładamy taką działalność, bo takiej działalności w Polsce nie ma, albo jest jej bardzo mało i to jest nasza nisza na rynku. Tylko jakieś płynne przejście właśnie od hobby do pracy, ono istniało? No teraz powinienem górnolotnie mówić, że tak, mieliśmy 7 biznesplanów, 4 zrealizowaliśmy i mieliśmy inwestora z zagranicy. A tak poważnie nie, kompletnie to nie wyglądało w ten sposób. Tak jak wspomniałem na samym początku naszej rozmowy, to miało być wyłącznie zajęcie wakacyjne. Tylko z zajęcia wakacyjnego przez znajomych pocztą pantoflową nagle zrobiło się z 2 zleceń 12, później 24 i 30. No i właśnie pomiędzy tymi semestrami studiów, końcem letniego i początkiem kolejnego zimowego, jedną rzecz, jaką zrobiliśmy tak formalnie, to było drzewko decyzyjne. Po lewej stronie było, czy zostajemy na studiach, a po prawej, czy bierzemy sobie urlop dziekański na poczet rozwinięcia naszej działalności. No i z perspektywy czasu uważam, że to, że podjęliśmy decyzję o rozwinięciu działalności, było zdecydowanie najlepszym posunięciem, jakie mogliśmy wtedy zrobić. Chociaż nie była to łatwa decyzja, bo jak możesz sobie wyobrazić, presja rodziców, presja otoczenia, Boże kochany, studia, wszystko, nie, skończysz na ulicy. No nie, nie skończyłem na ulicy, dobrze się trzymam, także jeżeli mogę komuś coś poradzić, może ktoś stoi, ktoś teraz ma jakieś 19 czy 20 lat, będzie tego słuchał, będzie się zastanawiał, co z tym zrobić, no jeżeli jest okazja założyć własną działalność w tak młodym wieku, to bardzo serdecznie polecam na bazie swoich doświadczeń. No właśnie, ja od razu też dodam, ja jestem trochę starszy od Gabrysia i Oli, a wy jesteście rocznik 94. Ola 94, ja 93. Zawsze mi się to gdzieś tam myli, no, ale generalnie pierwszego tytułu, drugiego i trzeciego Michaela Jordana nie pamiętacie kompletnie. Ja wszystko pamiętam, wszystko. Wszystko pamiętam, oczywiście. Oczywiście, że tak. A te pierwsze zamówienia były chyba od koszykarzy, prawda? Twoich kolegów z drużyny. Dokładnie tak. No w ogóle tak to się zaczęło, że ja sobie nagle zapragnąłem mieć po prostu emblemat, znaczy emblemat, swój numer na butach. I to była pierwsza w ogóle personalizacja, jaką wykonaliśmy. Zaczęło się od tego, że moje buty koszykarskie się eksploatowały trochę za szybko w stosunku do tego, jakbym sobie życzył. A później stwierdziłem, że no, fajną rzeczą będzie mieć ósemeczkę na bucie. No to jest ósemeczka. No i właśnie, podpatrzyli to znajomi z drużyny, wtedy jeszcze z krakowskiej ligi amatorskiej, później z trzeciej ligi. No i tak to się właśnie nam zaczęło. Ósemka, bo Kobe Bryant. No nie, nigdy nie byłem wielkim fanem Kobiego, przyznam. Po prostu z ósemką grałem, odkąd pamiętam. W wieku 9 lat zacząłem trenować w przemyskiej Polonii. Wtedy w kamień, papier i nożyczy z moim przyjacielem, z którym trzymam się do dziś, wygrałem tą ósemkę, bo on też chciał ósemkę, no jest mi wyjątkowo bliska z tego powodu. Rozumiem, a ty miałeś potencjał na grę gdzieś tam w lidze zawodowej, prawda? Nawet przez moment można powiedzieć, że byłem zawodowym zawodnikiem, no bo miałem z tego jakieś pieniądze, nieduże, stypendialne, ale jednak, natomiast niestety dręczą mnie urazy, zawsze mnie dręczyły urazy, zwichnięcia barku, operacje, większość swojej takiej młodzieńczej kariery spędzałem na rehabilitacji po szpitalach czy klinikach niż na rzeczywistej grze. Taki jeden obraz mi szczególnie zapadł, kiedy w sobotę miałem wyjazd na kadrę Podkarpacia, dostałem powołanie, a w czwartek na meczu po raz bodaj trzeci czy czwarty zwichnąłem bark, no i się to wszystko posypało niestety. Także no, nie wiem, czy miałem zadatki, bo nigdy aż tak wysoko nie doszedłem. No, skończyłem na poziomie pierwszej ligi, gdzie trenowałem jako junior starszy i później już jako dwudziestolatek, no i tyle. Nigdy się nie dowiem, czy byłbym rzeczywiście dobrym koszykarzem, czy nie.
No bo później właśnie bardzo szybko się potoczyło zmiana miasta przez wzgląd na naukę, rozpoczęcie swojej działalności, no i podjąłem decyzję, że jednak wolę zająć się działalnością niż próbować swoich sił dalej w koszykówce na poziomie zawodowym. Patrząc na stan polskiej koszykówki, była to chyba słuszna decyzja. No ale dobra, wracając do butów i tych zamówień, jakich mieliście najwięcej projektów i jaki projekt w ogóle, czy klienci wymagali czegoś specjalnego, konkretnego od was? Myślę, że na początku najwięcej było prezentów. To jest ktoś chciał komuś zrobić frajdę poprzez właśnie zrobienie u nas personalizowanych butów i w dalszym ciągu te prezenty się pojawiają. No chociażby w tym tygodniu kończymy kolejny prezent na urodziny. Nie powiem komu, żeby nie spalić, ale tak, zdecydowanie tak. No i tych personalizacji, po pewnym czasie zaczęło być ich najwięcej, bo bardzo niósł nas Instagram, bardzo niosły nas media społecznościowe, jeszcze Google, kiedy było platformą do publikowania, później Facebook, nasz fanpage, strona internetowa, to nam bardzo, bardzo pomagało, no bo to się widzi. Efekt jest natychmiastowy, ktoś daje nam buty, powiedzmy, całe szare, całe białe, całe czarne, 3 dni później one są kolorowe, z motywami, no nie wiem, z galaktyką, z czym tam sobie ktokolwiek wymarzył i to było takie bardzo namacalne. To była taka praca, która na krótkim czasie dawała ogromne efekty i to nam bardzo, bardzo pomagało. Dobra, to powiedz proszę o takich projektach, które były hitem, które was właśnie poniosły dalej. Ja pamiętam chyba 2, ale nasi słuchacze chętnie posłuchają. No to jestem ciekaw, jaki drugi masz na myśli, bo ten jeden, który od razu przychodzi mi na myśl, to jest Adidasy NMD CS1, na które nanieśliśmy karmelowy kolor i dołożyliśmy monogram Louis Vuitton. One dopiero po jakichś chyba 5 czy 6 tygodniach od publikacji trafiły na Hypebeast, no i od tamtego momentu to był, ojejku, jaki jest dobry polski odpowiednik Snowball? No nie wiem, ale tak się zaczęło. Taki kuli śnieżnej. Tak i tak, o właśnie, no widzisz, człowiek całe życie się uczy. Ja to po prostu przetłumaczyłem Gabryś na polski. Muszę mieć tu w drugiej karcie otwarty translator w takim razie. Kończąc, to był projekt, który uskrzydlił nas bardzo, naszym chyba największym marzeniem było właśnie to, żeby zostać docenionym przez taki portal jak Hypebeast. No i też on był dla nas, nie będę ukrywał, bardzo intratny, bo tych zamówień później posypało się 15, rozesłaliśmy te buty tak naprawdę po całym globie, od Japonii przez Stany Zjednoczone, Kanadę, nawet jedną parę gdzieś do Brazylii słaliśmy i do jakichś do Tajlandii, o też. Takie egzotyczne kraje, naprawdę ten Instagram Hypebeast nas wtedy ogromnie, ogromnie poniósł. Ja pamiętam drugi projekt, trochę wcześniejszy wasz. To był projekt Adidasa też z Ultra Boostem. Już wiem. A Szczepan mówi o tym dlatego, że był to jego projekt. Także. Tylko tak, wtedy jakiś niemiecki portal nas udostępnił, taki też Boost Vibes bodaj. Tak? Chyba tak. To był bardzo prosty projekt, ale zarazem jak efektowny. One były po prostu, to były Moon Boosty i one były po prostu szaroksiężycowe. Bazą były chyba twoje białe, z tego co pamiętam. Nie, szare. Nie? Szare też? Szare jedynki ultrabusty, tak. Zamalowaliście busta na szaro. Nie pamiętam tylko, czy przymalowaliście cholewkę tak jak w czarnych, żeby nie było tych oczek, tak. Żeby nie przenikały. Tak, to było, no zgadza się, to był bust plus właśnie tam był taki element cholewki, taki rąb powiedzmy. Tak. I właśnie tam na przodach, tak, zgadza się. Ujednoliciliśmy to do takiej no właśnie szarości, żeby wszystko było jednolite. Tak jest. I to też poszło szerokim echem. Tak, to był bardzo ciekawy zabieg, ponieważ Adidas wtedy jeszcze nie potrafił busta farbować w taki sposób, żeby farba nie schodziła, a wy to robiliście i potrafiliście to zrobić. Chyba jako jedyni w Polsce, a nie wiem, czy nawet nie jedyni na świecie. No w tamtym czasie myślę, że tak. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak przechwalanie się, ale myślę, że w tamtym czasie mieliśmy rzeczywiście no, dobry, sprawdzony patent na to, żeby ten bust był trwały. Wypuściliśmy z naszej pracowni, no, przypuszczam, że setki par barwionych bustów, nigdy żadna nie do nas nie wróciła na jakiekolwiek poprawki, także dobry sposób. Do dziś zresztą z niego korzystamy, nie trzeba było go w ogóle modyfikować. Gabryś, wspomniałeś o mediach, o Hypebeastie, czy High Snow IT, pisały o was duże media. Kto jeszcze? Z tego co pamiętam to Noise również. Noise napisał o nas przy kolorowych bustach. Projektem były całe białe busty, w których bodaj pozostawiliśmy białą podeszwę, ale usunęliśmy te plastiki z boku, potocznie nazywane klatką, czy tam cage'em. Angielszczyzną. Masz translator już. Mam translator, oczywiście. Wpisuję po polsku, żeby wiedzieć jak będzie po angielsku. No i na cholewce nanieśliśmy wielokolorowe pasy, w kolorze no, w zasadzie tęczowych, wzięliśmy sobie całe spektrum, no i tak, Noise to podłapał i w ogóle te nasze multikolorowe busty też gdzieś dalej trafiły, ale przyznam, że już po prostu nie pamiętam, gdzie dalej. Natomiast tak, rzeczywiście to był też projekt, który się odbił głośniejszym echem.
Dobra, ale ja jeszcze chciałbym przejść do jakby drugiego elementu tych projektów, które realizowaliście, bo na pewno było kilka gwiazd, powiedzmy, albo trochę głośniejszych nazwisk, które u was coś robiły, albo dla których coś robiliście. Wiem o szefie Badury, dla którego był to prezent. Zgadza się, tak jest. Nie wiem, na jakich butach pracowaliście wtedy, ale pewnie w jakichś Badurach. No właśnie, o dziwo nie. Pomimo tego, że pan Tomasz na co dzień, no właśnie, jest właścicielem takiej marki jak Badura, którą kojarzymy no przede wszystkim z casualem, to po prostu śmiga sobie w ultraboostach. I to były ultraboosty, jakaś taka inna wersja, która na śródstopiu była tak jakby pusta na przestrzał, że można było tam włożyć w ogóle palca na wylot. I X-y to jakieś były, czy coś tam desnąć. W każdym razie tak, zrobiliśmy tam grawerowane skóry, laserowo, z pomocą takiej zaprzyjaźnionej pracowni, laserowo zrobiliśmy właśnie logo Badury, taki mini monogram Badury na skórzanych metkach, które też wymieniliśmy, plus fajne dodatki typu pudełko drewniane wraz z taką fajną trocinowo drewnianą wyściółką, metalowe oczka, skórzane rzemienie w miejsce sznurowadeł. Tak, tak, to było to. Też ze świata sportu współpracowaliśmy, sprezentowaliśmy parę od nas koszykarzom, Karnowskiemu, Gortatowi, z Fundacją Gortata, dzięki tobie przecież pracowaliśmy również. Mieliśmy też kilka aukcji charytatywnych w międzyczasie. Raz ze sklepem, u którego się zaopatrywaliśmy, zrobiliśmy aukcję charytatywną na Easy Boostach z motywem Spidermana. Przekazaliśmy to do Przemyskiego Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych. Także rzeczywiście kilka takich nietypowych zleceń nam się rzeczywiście trafiło. Okej, okay, a co jest niemożliwe do zrealizowania? To jest bardzo trudne pytanie. Na upartego absolutnie wszystko da się zrobić. Mamy na przykład zamsz, którego nie powinno się traktować farbami akrylowymi, ale jeżeli ktoś się uprze, bo właśnie z czarnego zamszu ma być żółty, kanarkowy zamsz, okej, okay, zniszczę ten zamsz, ale kolor zmienię. Więc w gruncie rzeczy wszystko jest do zrobienia. Kwestia tylko, co będzie trwałe, co się sprawdzi później na co dzień. Bo jeżeli ktoś chce buty mieć na półkę, i żeby traktować je jako ozdobę, no to wszystko, absolutnie wszystko, nie ma żadnych ograniczeń. Ale jeżeli chcemy w tej personalizacji chodzić, przynajmniej kilka razy w tygodniu, kilka razy w miesiącu, no to ograniczają nas kwestie konstrukcyjne, po prostu. Rozumiem. Zapytam trochę wprost i trochę nie wprost. Czy dużo jest takich osób, i to jest to nie wprost, które wykonują podobną pracę jak wy, a wprost jest, czy da się z tego po prostu wyżyć? No to nie wprost, myślę, że obecnie w 2020 roku bardzo dużo, szczególnie biorąc pod uwagę, że z mojej perspektywy rynek nie jest tak mocny, a jest mocno wysycony. Natomiast wprost, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką dozę szczerości, to też jest oczywiście nasza perspektywa. Nie da się, dlatego też no moja żona ma drugą pracę, ja mam drugą pracę i mamy jeszcze jedną działalność poza tym, więc z mojej perspektywy niestety nie. To za chwilę do tych działalności dodatkowych przejdziemy, ale jeszcze jedno zdanie o butach. To jest chyba wasz rodzinny interes. Twój tato i wujek zajmują się sprawami związanymi z tą branżą, czyli właśnie akurat współpracują z Badurą bardzo mocno, z którą ty też chyba się ostatnio związałeś. Tak jest, no w ogóle jest to właśnie ta moja dodatkowa praca, chociaż obecnie moim zadaniem w firmie jest obsługa niemieckiej, no obecnie niemieckiej marki Kangaroos, ale oryginalnie wywodzącej się z USA. Ale obecny właściciel wykupił licencję w latach 80. Natomiast, no tak, tak, rzeczywiście gdzieś to pewnie pływało w moich żyłach, w mojej krwi to, że ta branża obuwnicza jest mi szczególnie bliska, bo fabrykę w Wadowicach odwiedzałem już chyba w wieku kilku lat, czy tam może kilkunastu, i było mi to jakoś szczególnie bliskie. Myślę, że to też pchnęło mnie właśnie ku temu, no ten wzorzec w ogóle z domu wyciągnięty, że mam tatę, swój autorytet, który prowadzi działalność, który ma firmę i ta firma zawsze mi towarzyszyło, to było takie zupełnie naturalne, że praca równa się firma, że robienie czegoś równa się własna działalność. Myślę, że to też bardzo pchnęło mnie do tego, żeby podjąć się czegoś swojego. I prowadzicie też coś innego jeszcze, agroturystykę nad Soliną, a to już jest zupełnie, kompletnie inna praca. No i co was zaskoczyło, jeżeli chodzi o ten biznes, o zupełnie inny biznes niż biznes obuwniczy, niż biznes związany z renowacją obuwia? No to na początku cię wyprowadzę z błędu, bo nie mamy agroturystyki. Agroturystyka jest wtedy, kiedy jest obiekt, w którym mieszka właściciel i dodatkowo wynajmuje, natomiast my mamy obiekt typowo noclegowy. Mamy 4 domki całoroczne w Polańczyku nad Zalewem Solińskim. I może zanim co mnie zaskoczyło, to powiem, że wcześniejsze właśnie prowadzenie działalności, mimo że z tak różnej branży, z różnych branż, to bardzo pomogło mi. Bardzo mi pomogło, bo przestały być takie rzeczy związane z urzędem skarbowym, z urzędem gminnym, miejskim,
podatkami, fakturowaniem, całą księgowością, to w ogóle nie było straszne. Kiedy podejmowaliśmy się tej naszej drugiej działalności, to byłem taki spokojny. Zatem idą zdecydowanie większe zobowiązania finansowe, zatrudniamy już tam ludzi i tak dalej, ale dzięki temu, że przez kilka lat prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą, to bardzo, bardzo mi to pomogło. Natomiast co nas zaskoczyło? To jest dalej praca z klientem, choć zupełnie innym, dalej sprzedajemy usługę, choć zupełnie inną, ale myślę, że najbardziej zaskoczyło nas to, jak bardzo jesteśmy zależni od zewnętrznych podmiotów. W przypadku obuwnika dostawałem buty i albo robiłem je ja, albo robiła je Ola. Koniec, nie ma nikogo. Natomiast tutaj jest nasz obiekt, w którym na przykład mamy internet bezprzewodowy. No i ja jestem zależny od mojego dostawcy. Jeżeli u niego coś zawali, no to gość nie ma pretensji do dostawcy, bo nawet nie ma pojęcia, kto to jest, tylko ma pretensje do mnie. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to, jak bardzo trzeba ufać innym ludziom, a nie tylko polegać na sobie w takim biznesie, najbardziej nas zaskoczyło, szczególnie w pierwszym roku działalności. To ja też ci teraz taką fajną rzecz powiem, ponieważ Agnieszka Bednarek, z którą wspólnie tworzymy ten podcast, rozmawiała kilka dni temu z ekskluzywnym menelem i on akurat prowadzi też agroturystykę. To jest ciekawe, że ludzie związani z branżą w jakikolwiek sposób fashion, powiedzmy tak ogólnie właśnie, siedzą w tym biznesie turystycznym również. Ja mam nadzieję, że koronawirus nie pokrzyżował wam jakoś mocno planów i ta wasza działalność dodatkowa albo główna, jakby na to nie patrzeć, będzie po prostu za chwilę też dobrze funkcjonowała. Gabryś, dwie chyba drobne rzeczy na koniec jeszcze, jeżeli chodzi o buty, bo odpowiem sobie na jedno pytanie sam, zresztą ty na nie odpowiedziałeś, czy lepiej prowadzić agroturystykę, która nie jest agroturystyką, czy renowację obuwia, no to wiemy, że lepiej chyba dywersyfikować działalność po prostu. Tak jest. To teraz tak, jako eksperci w branży obuwniczej, no bo tak trzeba was traktować, co trzeba polecić młodym ludziom, aby ich buty były dłużej świeże? To jest oczywiście, nie chcę tutaj żadnych prawd objawionych głosić, to jest wszystko na bazie moich, naszych doświadczeń, naszej perspektywy, ale kluczem w 99% przypadków jest po prostu regularność, bo nic nam z najdroższych kremów, past, nie wiadomo czego, jeżeli użyjemy ich raz na dwa lata. Regularne oczyszczanie butu z większych zabrudzeń i tak dalej, regularna pielęgnacja, niedoprowadzenie do nadmiernego wysuszenia się skóry, niezostawianie butów w pełnym słońcu przy 30 stopniach na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. To są pielęgnacje butów z mojej perspektywy najważniejszym jest to, żeby po prostu dbać o nie na co dzień, nie od wielkiego dzwona, kiedy sobie przypomnimy albo robimy świąteczne wielkie czyszczenie, mama czyści okna na święta wielkanocne, a my wszystkie buty w pokoju zamknięci, tylko robimy to po prostu na co dzień, w miarę możliwości oczywiście, ale regularnie. A jakie błędy najczęściej są popełniane? I ty wiesz, o co ja dokładnie ja pytam. O pranie butów w pralce. A śmieję się dlatego, że trafiały do nas rozklejone buty. No cuda, po prostu cuda na kiju, skurczone flajnity i różne takie wesołe historie. W razie czego pamiętajcie, 30 obrotów 800 stopni i będzie w porządku. A tak serio, nie pierzemy butów w pralce, bo to bardzo destrukcyjnie działa i na klej, i na podeszwy, i na systemy, które są w butach. Niejednokrotnie przez wzgląd na to, że w tej pralce coś tam się zawieruszyło, jakaś moneta, pineska, nie wiadomo co, Air Maxy wychodziły z tej pralki przebite. Poza tym pranie zamszu równa się z tym, że on się nadaje później do wyrzucenia, bo skóra staje się twarda, szorstka, włosie jest klapnięte. To jest podstawowy błąd, po prostu. Wrzucanie butów do pralki automatycznej. A ja dodam jeszcze na zakończenie, że tracimy również gwarancję na wyprane buty i już nic nie możemy też z nimi zrobić. Szanowni Państwo, moim gościem był Gabriel Gwiazdoń. Gabryś, pozdrów serdecznie Aleksandrę i dziękuję Ci za poświęcony czas. Również Ci bardzo dziękuję. Trzymajcie się ciepło i w zdrowiu.